W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nowenna o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Dzień 6, 4 grudnia. Modlitwa na każdy dzień. O niepokalana, nieba i ziemi królowo, wiem, że niegodzien jestem zbliżyć się do Ciebie, upaść przed Tobą na kolana z czołem przy ziemi, ale ponieważ kocham Cię bardzo, przeto ośmielam się prosić Cię, byś była tak dobra i powiedziała mi, kim jesteś. Pragnę bowiem poznawać Cię coraz więcej i więcej, bez granic, i miłować coraz goręcej i goręcej, bez żadnych ograniczeń. I pragnę powiedzieć też innym duszom, kim Ty jesteś, by coraz więcej i więcej dusz Cię coraz doskonalej poznało i coraz goręcej miłowało. Owszem, byś się stała królową wszystkich serc, co biją na ziemi i co bić kiedykolwiek będą, i to jak najprędzej i jak najprędzej. Jedni nie znają jeszcze wcale Twego imienia, inni ugrzęźli w moralnym błocie, nie śmią oczu wznieść do Ciebie. Jeszcze innym wydaje się, że Cię nie potrzebują do osiągnięcia celu życia. A są i tacy, którym szatan, co sam nie chciał uznać Cię za swą królową i stąd za anioła w szatana się przemienił, nie dozwala przed Tobą ugiąć kolan. Wielu kocha, miłuje, ale jakże mało jest takich, co gotowi są dla Twojej miłości na wszystko. Pracę, cierpienia i nawet ofiarę z życia. O Pani, króluj w sercach wszystkich i każdego z osobna. Niech wszyscy mieszkańcy ziemi uznają Cię za matkę, a Ojca na niebie za Ojca i tak wreszcie poczują się braćmi. Amen. Rozważanie. Starotestamentowe figury niepokalanej. Ten olbrzymi i szczególny triumf dziewicy, najwznioślejszą jej niewinność, czystość, świętość oraz wolność od wszelkiej zmazy grzechowej, a zarazem niewymowny zasób wszystkich łask niebiańskich, cnót i przywilejów, ojcowie ci upatrywali w owej arce Noego, która według pouczenia Bożego zbudowana bez żadnej szkody i nienaruszona wyszła z potopu powszechnego na całym ówczesnym świecie. Upatrywali również podobieństwo do owej drabiny sięgającej od ziemi aż do nieba, jak ją oglądał we śnie Jakub. Po szczeblach jej wstępowali i zstępowali aniołowie Boży, a u jej szczytu sam Pan się wspierał. Wszystkie te cechy Maryi upatrywali oni ponadto w owym krzaku, który Mojżesz oglądał na miejscu świętym, jak zewsząd płonął, a jednak wśród trzaskających płomieni nie tylko, że nie zagorzał, ani też żadnej choćby najmniejszej szkody nie doznawał, lecz nawet pięknie się zielenił i kwitnął. Upatrywali tu podobieństwo do owej wieży niezdobytej w obliczu nieprzyjaciela, z której widnieje 1000 tarcz i wszelka zbroja walecznych, albo podobieństwo do owego ogrodu zamkniętego, którego nic nie zdoła uszkodzić, jako też nie potrafią go zniszczyć zasadzki zdradliwe, albo znów do lśniącego owego miasta Bożego, którego fundamenty założone są na świętych wzgórzach, albo na najwspanialszej owej świątyni Boga, która lśniąc Bożymi promieniami napełniona jest chwałą Pana. W takich to i innych tego rodzaju obrazach ojcowie wyczytywali zapowiedzianą wzniosłą godność Bogu Rodzicy, jej nieskalaną niewinność i świętość, nieskażoną nigdy żadną plamą. Prorocy o niepokalanej. Powyższy zaś opis zespołu Bożych darów i pierworodnej nieskażoności dziewicy, z której się narodził Jezus, uzupełniają wypowiedzi proroków, którzy mówią o niej nie inaczej jak tylko przeczysta głębica, święte Jeruzalem, wzniosły tron Boży, arka uświęcenia, dom wybudowany dla siebie przez mądrość przedwieczną, królowa, która odpływając w rozkosze i wsparta o swego oblubieńca, wyszła z ust Najwyższego we wszystkim doskonała, śliczna i pod każdym względem miła Bogu, a żadną nigdy skazą nieskalana. Bulla ineffabilis Deus i list apostolski błogosławionego Piusa IX papieża
ogłaszający dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny z 8 grudnia 1854 roku. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego, masonami i poleconymi Tobie.